Ekscelencjo, czcigodni księża z księdzem dziekanem, proboszczem, szanowni państwo z panem starostą, panem burmistrzem i z państwem starostami Dożynek, chciałbym przekazać na ręce pana starostę, odczytując list od prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy, który otrzymałem niedawno, dzisiaj przewożę prosto z Warszawy państwu kilka słów. Organizatorzy i uczestnicy dożynek powiatowych ziemi jarosławskiej w Prukniku w województwie podkarpackim. Drodzy rolnicy i mieszkańcy ziemi jarosławskiej, szanowni państwo. Wszystkim rolnikom powiatu jarosławskiego przekazuję serdeczne podziękowania za pracę i tegoroczne plony. Uroczysta ceremonia, dożynkowy korowód oraz jarmark produktów i potraw ziemi jarosławskiej stanowią piękny wyraz dumy z tegorocznych zbiorów i troski o kulturowe dziedzictwo. Jest ono przecież jednym z wielkich bogactw państwa powiatu. Zawsze podziwiałem głęboki szacunek, jakim mieszkańcy jarosławskich wsi otaczają nie tylko chleb, ale także dawne obyczaje i dzieła ludowej sztuki. Dziękuję także za zaufanie, jakim mieszkańcy powiatu obdarzyli mnie w tegorocznych wyborach. Sukcesy polskiego rolnictwa zasługują na słowa uznania. Mam jednak świadomość, że jego dobra przyszłość wymaga, byśmy wciąż stawiali nowe cele i umieli sprostać wyzwaniom. W całej Polsce produkcja rolna pozostaje jednym z filarów rozwoju gospodarczego. Dlatego nie możemy rezygnować z własnej narodowej polityki wobec wsi i rolnictwa. Od sukcesów polskiej wsi zależy przecież pomyślny rozwój naszego państwa i całego narodu. Musimy działać wspólnie w poczuciu solidarności z tymi, którzy wciąż potrzebują wsparcia lub dobrych wzorów. Tym bardziej, że świętujemy w tym roku 35-lecie powstania Solidarności, podkreślając także wielki wkład rolników Podkarpacia w to wielkie dzieło. Szanowni państwo, władzom i duszpasterzom powiatu, gospodarzom, artystom ludowym i gościom życzę, by dzisiejsze dożynki były okazją do umocnienia wspólnoty. Wszystkim mieszkańcom ziemi jarosławskiej składam życzenia wszelkiej pomyślności i szczęść Boże. Ja dodam jeszcze w imieniu najwyższych władz państwowych również serdeczne pozdrowienia, podziękowania za te piękne uroczystości. Proszę państwa, te uroczystości, które właściwie obchodzi cała Polska, bo przecież od pokoleń obchodząc te uroczystości rzadko kiedy mówimy o tym, ale mamy świadomość, że właściwie w zdecydowanej większości nasz naród wywodzi się ze wsi, z obszarów wiejskich. Mieszkanie w szlachtach dawnej Rzeczpospolitej mieszkali na wsi. Troska o kulturę, troska o tradycję, o język i obyczaje. Trwanie przy polskim kościele i wieloletnie, wielopokoleniowe trwanie przy polskiej, pilnowanie polskiej ziemi to jest zasługa polskiej wsi. I za to serdecznie państwu dziękuję, przekazując pozdrowienia od Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej polskim rolnikom, którzy żywią i bronią szczęść Boże. Polską tradycją. Kultywujmy tę tradycję i szacunek wobec
ludzkiej pracy, zwłaszcza pracy rolnika. Kultywujmy także szacunek wobec naszej polskiej ziemi. Niech ona będzie skarbem dla nas. Skarbem, o który mamy dbać, rozwijać, jak ten talent z ewangelicznej przypowieści. Zaprasza nas często,
zwłaszcza w niedzielę, na spotkanie przy stole. Przy stole, na którym jest owoc ziemi, owoc pracy rąk ludzkiej, owoc Bożego błogosławieństwa, chleb i wino. Dziś przybywamy także do Krupnickiego Kościoła po to, aby odpowiedzieć na zapotrzebowanie naszego serca. Przynosimy ze sobą wieńce dożynkowe i cały bagaż naszego życia. Przychodzimy sami, ale przychodzimy także reprezentując wielu rolników polskich, tu podkarpackich, jarosławskich. Przychodzimy ze słowami dziękczynienia. Ileż pięknych słów wypowiedział Chrystus związanych z rolnictwem. Dzisiejsza przypowieść o siewcy, o ziarnie rzuconym w rolę jest przepięknym przykładem na to, jak bardzo pięknie, po mistrzowsku Chrystus wykorzystał obrazy będące w świadomości wielu słuchaczy, a obrazy pochodzące z uprawy roli. Drodzy bracia i siostry, dzisiaj przychodzimy po to, aby z troską popatrzeć na naszą ziemię. Pomocą w szukaniu odpowiedzi na pytanie, czym jest i czym powinna być nasza ziemia, niech będą słowa i gesty naszego wielkiego rodaka Jana Pawła II, który w 1983 roku, 16 czerwca, ucałował ziemię i powiedział: przybywam do ojczyzny. Pierwszym słowem wypowiedzianym w milczeniu i na klęczkach był pocałunek tej ziemi. Jest to jakby pocałunek złożony na rękach matki, albowiem ojczyzna jest naszą matką ziemską. Przywódca chłopów polskich Wincenty Witos powiedział, że tyle ojczyzny jest, ile jest ziemi. Polska ostała się tam, gdzie ostał się polski chłop. Ziemia jest najwyższym dobrem, jakie posiadają narody. Bez niej nie może być własnego państwa ani wyżywienia. Bardzo podobnie patrzę na naszą ojczyznę, na ziemię polską, kardynał Stefan Wyszyński, który mówił: naród polski, jeśli chce utrzymać swój byt narodowy i państwowy, swą niezależność i wolność, musi być związany z ziemią. Tak jak trawy trzymają lodne piaski, aby ich burze nie przewiały, tak naród polski musi trzymać się całą duszą i całym sercem ziemi, aby wiązać się z ziemią i nie dając się z niej wydziedziczyć, zabezpieczyć swą wolność i miejsce na karcie Europy. Ziemia uczy człowieka, który ją uprawia. Uczy go przede wszystkim obowiązkowości. Rolnik nie może pozwolić sobie na przerwę pracy, bo są terminy wyznaczone przez rolę i muszą być dotrzymane. Ziemia uczy nas dokładności. Nie można zbyć, oszukać ziemi, choćby wydawało się to coś bardzo oczywistego i prostego. Ziemia więc uczy nas uczciwości, uczy nas pokory wobec Pana Boga. Dobry rolnik potrafi docenić błogosławieństwo Boże, o czym możemy przekonać się także i w tym roku, słusznie narzekając na tę klęskę, którą jest susza. Chłopskie organizacje swego czasu za swój hymn wybrały słowa Roty: nie rzucim ziemi, skąd nasz ród, tak nam to pomóż. Były w historii trudne czasy, kiedy tę ziemię próbowano nieraz podstępem wyrwać chłopu polskiemu, zamienić na spółdzielnie produkcyjne i na inne jeszcze formy opracowane przez system socjalistyczny. Wiemy, że ważne jest to, abyśmy trzymali się tej naszej ziemi. Ważne jest także, i o to prosimy naszych parlamentarzystów, aby te problemy, które stoją przed polskimi rolnikami, zostały rozwiązane przez odpowiednie regulacje prawne. Regulacje, które pozwolą robotnikowi i rolnikowi wypracować dobro i sprzedać to dobro tak, aby było wystarczające utrzymanie dla jego rodziny, dla niego samego. Dobrze, że są dzisiaj ludzie młodzi, którzy swoje życie chcą związać ze wsią. Oby to młode pokolenie, wpatrując się w przykład swoich przodków, było zdolne podejmować ofiary, wyrzeczenia i wszelkie niedogodności związane z codziennym życiem na rolu.
Ty pozwalasz ludziom uprawiać ziemię i zbierać z niej obfite plony. Bądź uwielbiony za przyniesione tu owoce ziemi i pracę rąk rolników. I pobłogosław te wieńce żniwne, owoce i warzywa. Spraw, Panie, aby nikomu w tym roku nie zabrakło pożywienia. Pomagaj swoją łaską wszystkich pracujących na roli i naucz nas dzielić się Twoimi darami z każdym, kto znajdzie się w niedostatku. Pozwól nam tak korzystać z dóbr tej ziemi, abyśmy zasłużyli na uczestnictwo wiecznej radości w Twoim domu. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Starostów dożynkowych pani Anny Zabój i pana Wiesława Jamrozika oraz starosty jarosławskiego pana Tadeusza Chrzana i burmistrza Pruchnika pana Wacława Szkoły mam zaszczyt powitać wszystkich państwa na dożynkach powiatowych.
Witam w szczególności przedstawicieli duchowieństwa. Witam posłów i senatorów Rzeczpospolitej Polskiej w osobach Kazimierza Ziobro, Mieczysława Golby i Mieczysława Kasprzaka. Witam radnych Sejmiku Podkarpackiego. Pragnę przywitać władze Podkarpacia. Witam wszystkich gości przybyłych na nasze święto według dostojeństwa i zajmowanych stanowisk, a nie wymienionych do tej pory. Przygotowania do tych dożynek zabrały nam 2 tygodnie czasu. Musieliśmy przygotować teren, musieliśmy przygotować ludzi, ale wyszło przygotowanie i teraz jesteśmy w trakcie dożynek. Czy do końca to nam wyjdzie? Zobaczymy. Będzie zależało, czy utrzyma się pogoda. Przez długi czas drżeliśmy o tą pogodę i jakoś to nam się układa. Głównym tutaj organizatorem jest pan starosta powiatu jarosławskiego i pod jego dyktando wszystko robimy. Jeżeli chodzi o sprawy finansowe, to starostwo też w głównej mierze finansuje. Gmina Pruchnik dokłada 1/3 środków finansowych. Przyjmij, gospodarzu, ten bochen chleba, który jest wynikiem współdziałania Stwórcy i człowieka, symbolizujący tegoroczne zbiory. Zgodnie ze staropolską piękną tradycją i gościnnością, podziel się tym chlebem z wszystkimi mieszkańcami. Niech nigdy go nikomu nie zabraknie. Dziel ten chleb równo i sprawiedliwie. Szanujmy chleb i szanujmy tych, dzięki którym go mamy, gdyż praca przy produkcji tego chleba jest pracą ciężką. Prowadzę gospodarstwo rolne od 2003 roku, które przekazali mi rodzice o powierzchni 3 hektary. Przez wiele lat, przez które prowadziłem gospodarstwo, dokupywałem pola, brałem dzierżawę. Do tego momentu posiadam w tej chwili około ponad 100 hektarów pola. Są to przede wszystkim, jest to działalność roślinna, zboża, które uprawiam, jest to rzepak, kukurydza, pszenica i od niedawna soja. Jestem bardzo zaszczycony tym, że zostałem wybrany na to tak zaszczytne stanowisko bycia starostą dożynek powiatowych. Były spełnione kryteria, czyli skorzystałem z różnych programów Unii Europejskiej. Zarówno moje gospodarstwo jest gospodarstwem nowoczesnym, park maszynowy w pełni nowoczesny.
Szanowni Państwo, rolnictwo to bardzo ważny obszar dla rozwoju naszego powiatu. To jedyne miejsce pracy dla wielu jego mieszkańców. Szczególnie dzisiaj, podczas pielęgnowanej z pokolenia na pokolenie uroczystości dożynkowej, mamy okazję podziękować za Wasz codzienny trud, za zmaganie się z rolniczą rzeczywistością. Na samej przeuroczej ziemi ptuchnickiej jest wielu nowocześnie i efektywnie działających rolników. Jesteśmy dumni z Waszych osiągnięć, ale jednocześnie wdzięczni za plony i produkty Waszej ciężkiej, czasami pełnej niepewności pracy. Święto plonów to polska tradycja, zgodnie z którą podziękowaliśmy za tegoroczne zbiory podczas uroczyście celebrowanej mszy świętej. Dziękuję wszystkim osobom związanym z rolnictwem i Waszym rodzinom za polski chleb, chleb powszedni i święty, w naszej kulturze symbol sytości i gościnności. Szanowni Państwo, dzisiaj, jak nakazuje tradycja, nadszedł czas ucztowania, radości i zabawy. Życzę wszystkim Państwu miłych chwil podczas dożynkowej biesiady. Jestem przekonany, że w przyjaznym i serdecznym klimacie stworzonym przez gospodarza miasta i gminy pana burmistrza Wacława Szkołę spędzicie wszyscy Państwo miłe niedzielne popołudnie i miły niedzielny wieczór. Miłej zabawy życzę Państwu. Parlamentarzyści, a więc panowie posłowie, panie senatorze, panie starosto, drodzy rolnicy, dostojni goście i mieszkańcy powiatu jarosławskiego. Powierzchnia gminy Pruchnik to 8031 hektarów. Z tego 5300 to uprawy rolne, 1700 lasy. Pozostałe grunty są różne, zabudowane i nieużytki. Struktura gospodarstw rolnych jest bardzo rozdrobiona, ale są już dobre oznaki, bo zaczynają się pojawiać ludzie odważni, rolnicy odważni, którzy zaczynają gospodarować na coraz większym areale. Do takich ludzi odważnych i pomysłowych należą nasi dzisiejsi starostowie. Szanowni Państwo, dożynki to święto dziękczynienia i radości z zebranych plonów. Podczas mszy świętej dziękowaliśmy Panu Bogu za zebrane plony i otrzymane łaski. Obecnie dziękujemy ludziom za i wkład to święto, w święto radości. I w tym miejscu serdecznie dziękuję wszystkim rolnikom gminy Pruchnik i całego powiatu jarosławskiego za troskę o ziemię i o nas. Swoją trudną i ciężką pracą zapewniają nam byt. Bardzo dziękuję wszystkim służbom, które wspierają naszych rolników. Tych służb jest wiele. Dziękuję wszystkim reprezentacjom gmin, wszystkim korowodom dożywnikowym,
za przyjęcie zaproszeń i przyjazd do Prochnika na dzisiejsze święto. Bardzo dziękuję starostom dożynek, pani Annie Zabój i panu Wiesławowi Janozikowi za podjęcie się tego zaszczytnego obowiązku, jakim jest reprezentowanie rolników powiatu rajosławskiego na dzisiejszym święcie. Na zakończenie chciałbym serdecznie podziękować wszystkim gminom tworzącym powiat jarosławski za wystawienie swoich reprezentacji i pomoc, jaką nam udzielali przy organizacji tych dożynek. Życzę Państwu miłego spędzenia czasu, niezapomnianych wrażeń i udanej zabawy. Radujmy się z dobrych plonów i szczęśliwie zakończonych żniw. Radujmy się także z tej pogody, która się poprawiła. Wszystkiego dobrego. Pismo od pana marszałka. Szanowny panie starosto, szanowny panie burmistrzu, szanowni państwo, uczestnicy dożynek, drodzy rolnicy. Serdecznie dziękuję za zaproszenie na dożynki powiatowe. W związku z tą uroczystością pragnę skierować do wszystkich państwa słowa szacunku i uznania. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. To słowa z modlitwy Ojcze Nasz, której ojcowie i dziadowie uczą nas w dzieciństwie. Ukazują, jak wielką wagę w naszym życiu pełni chleb, który trafia na nasze stoły. Ten chleb jest symbolem wszystkiego pożywienia, które daje nam zdrowie oraz siły do życia. Ten chleb i inne dary ziemi dostarczają nam rolnicy. Dożynki, czas podziękowania za otrzymany plon. Radości z obfitości oraz odpoczynku po ciężkiej pracy są szczególnym momentem w życiu i pracy rolnika. Są one także chwilą, kiedy naszą uwagę zwracamy ku ludziom, którzy z poświęceniem dbają o to, aby nikomu nie zabrakło chleba powszedniego. Pragnę podziękować wszystkim rolnikom za ich ciężką pracę, za chleb, który jest ich wytworem. Dziękuję za przywiązanie do ziemi i umiłowanie małych ojczyzn, za polską gościnność oraz pielęgnowanie obyczajów. Jestem pełen uznania, wiedząc, że podkarpaccy rolnicy z tak wielkim szacunkiem odnoszą się do rodzinnej ziemi i z takim pietyzmem kultywują tradycje przodków.
Wszystkim życzę, aby czuli się Państwo dumni oraz mieli satysfakcję z efektu swojej pracy. Życzę także wielu sił w dalszym rolniczym powołaniu oraz tego, aby każdy kolejny rok był czasem pomyślności, przynosił obfite plony i zadowolenie oraz aby podkarpacka wieś rozwijała się i piękniała, a jej mieszkańcy cieszyli się dobrobytem. Nam wszystkim życzę, aby na naszych stołach nigdy nie zabrakło chleba, abyśmy z odpowiednim szacunkiem umieli traktować zarówno jego, jak i ludzi, którzy pracą swoją przyczynili się do tego, że mamy go na rodzinnym stole. Z wyrazami szacunku Władysław Ortyl, marszałek województwa podkarpackiego. Do tych życzeń dołącza się również pan wicemarszałek Lucjan Kuźniar, który prosił mnie, abym w jego imieniu również przekazał wam podziękowania za waszą ciężką pracę i życzenia zdrowia wszelkiej pomyślności. Czynię to w tym momencie i również sam dziękuję wam, mieszkańcom Pruchnika, za tą pracę. Dziękuję tym bardziej, że byłem z wami związany przez wiele lat. Miałem tutaj biuro poselskie w czasach, kiedy byłem posłem, więc miałem okazję trochę poznać was, wspaniałych mieszkańców tego zakątka Podkarpacia. Wszystkiego najlepszego. Szczęść Boże. Śliwa jest skończone, pora więc świętować. Za zebrane plony Bogu podziękować. Za zebrane plony Bogu podziękować. Plony były piękne, będzie dużo chleba. Już nam za granicy pszenicy nie trzeba. Już nam za granicy pszenicy nie trzeba. Nie trzeba nam pszenicy, żyta nie jęczmienia. Tylko u swej władzy trochę zrozumienia. Tylko u swej władzy trochę zrozumienia. Radzi nasza władza i politykuje, ale polskim chłopem nikt się nie przejmuje, ale polskim chłopem nikt się nie przejmuje. Dziś jest w waszej gminie święto z tradycją tak starą jak początki naszego państwa. Najpierw dożynki, święto plonów odbywało się w parafiach, a później w Rzeczpospolitej Szlacheckiej już również właściciele ziemscy organizowali to święto. Dożynki to, proszę Państwa, dziękczynienie przede wszystkim Panu Bogu za obfitość plonów, za to, że ten trud rolnika przynosi owoce. Dożynki to też podziękowanie dla wszystkich Państwa, dla ludzi rolniczego trudu, ale również dla tych, którzy współpracują na co dzień z rolnikami. Kończąc, proszę Państwa, chcę jeszcze raz podziękować wszystkim rolnikom tej ziemi, w imieniu również wicemarszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego i w imieniu własnym życzyć Państwu wiele zadowolenia, wiele radości i świętujcie wesoło. Dziękuję bardzo. Szczęść Boże wszystkim. Cała nieśliwne uciekło na polu, serce rośnie bije, serce. Serce rośnie bije, gdy złoże za bolu. Hejże muzykanty, niech załóż się smyka. Niech para za parą, niech para za parą, momentu umyka. Niech para za parą, niech para za parą, momentu umyka. Niech żałować potu, czas niby do wiana. Jak tańczyć, to tańczyć, jak tańczyć. Jak tańczyć, to tańczyć, jak tańczyć, to tańczyć.
miejscowości Świebodna, z tutejszej gminy, w której odbywają się dożynki. Działamy w Stowarzyszeniu Tradycja i Rozwój, które działa w naszej miejscowości. No, wspólnie udzielamy się w przeróżnych imprezach, właśnie w takich jak teraz dożynki, które się odbywają. Razem robimy wieniec dożynkowy, a praca przy tym wieńcu zaczyna się od prostej rzeczy, od zbierania kłosów z przeróżnych zbóż, z ziół, przeróżnych ziaren, zbóż i innych owoców, które są na polach. Muszą nam pomóc w tym mężczyźni, bo trzeba nam pomóc w przygotowaniu konstrukcji, bo same temu nie poradzimy. I panowie też się razem z nami udzielają, ale praca przy końcowym efekcie, jakim jest wieniec, to jest tylko robota pań. Pozyskujemy też różne środki na różne cele, na wycieczki dla dzieci, na upiększanie naszej miejscowości. No, także, że cały czas nasze stowarzyszenie działa na rzecz naszej miejscowości. I gminy. I gminy także, bo też współpracujemy z gminą, z Centrum Kultury w Kuchniku. Jak jakieś uroczystości są, Centrum Kultury tak samo nas wspomaga i wspomaga nas także Urząd Gminy, Burmistrz Miasta Kuchnika. Także nasza współpraca układa się dosyć dobrze z organizacjami działającymi na terenie naszej gminy. Przede wszystkim dziękuję za zaproszenie, za to, że mogę dzielić radość świętowania zbioru plonów i za ten trud wniesiony w zbieranie tych plonów. W szczególnie tak trudnych warunkach dzisiaj chciałem serdecznie Państwu podziękować. Również za kultywowanie pięknej tradycji, tej, która pozwala na to, że te dzieła sztuki, wręcz rękodzieła artystycznego, które tu prezentujecie, ubogaca naszą wieś, ubogaca całe Podkarpacie, ubogaca Polskę. I życzę Wam, drodzy rolnicy, żebyście mieli swoich następców, żebyście mogli godnie pracować i być doceniani nie tylko w takie święto jak dożynki, ale na co dzień. Żeby władze państwowe, władze samorządowe zrobiły wszystko, ażeby wasza produkcja była wydajna, opłacalna. Jeszcze raz serdecznie dziękuję za wkład pracy. Szczęść Boże na kolejne lata pracy i życia. Dziękuję. Kościółek ukryty.
Kropice zapomnieć nie mogę. To głośne rżenie koni, wolnej ciszy młodość. Tu mijamy dzieciństwo i rozkwita młodość. Realizowania wieńca o kształcie studni zrodził się z powodu takiego, że ja swego czasu brałam udział w teatrze amatorskim, gdzie grałam rolę Samarytanki. Jest to osoba opisana właśnie na kartach Ewangelii u świętego Jana, gdzie Pan Jezus spotyka się z Samarytanką właśnie przy studni. I tam była pewna rozmowa z Samarytanką i to był właśnie taki podtekst do wykonania tego wieńca. Wieniec co prawda ukazuje klasyczną polską studnię, ale po prostu my Polacy jednak przenosimy te wszystkie wydarzenia z Bliskiego Wschodu, z czasów Pana Jezusa, na nasze ziemie. Bo zarówno ja, jak i osoby, które pracowały przy wieńcu, ciągle uważamy, że właśnie czy to narodzenie Pana Jezusa, czy też no śmierć może nie, ale te inne wydarzenia z Jego życia, te bardziej przyjemne, to miały miejsce jednak na ziemiach polskich. I dlatego studnia jest właśnie taka, jaka właśnie powstaje na naszych ziemiach, natomiast jest to odniesienie do wydarzeń z życia Pana Jezusa. Istotną rolę spełnia tam napis na wieńcu o treści Panie, daj wody żywej. To właśnie wynika z tej rozmowy Pana Jezusa z Samarytanką przy studni. Prawie corocznie przed wiciem wieńców, to już stało się tradycją. Już od 10 lat mniej więcej zbieramy się tak i
i wijemy ten wieniec jako koło gospodarstwa. No otwierajcie bramy szeroko jak trzeba, żeby dla nikogo nie zabrakło chleba. Starostę powiatu serdecznie witamy, dożynkowy wieniec dzisiaj mu skręcamy. Przyjmij od nas proszę ten wieniec skręcony. Chciałam jeszcze zaznaczyć, że wygraliśmy 3 razy konkurs powiatowy z wieńcami. Otrzymaliśmy 1 miejsce i za te właśnie pieniążki, które wygraliśmy na tym konkursie, pani Dorota zakupiła materiały i uszyła stroje. Byłby gotowe, Dunkowicza żony, więc przodków zwyczajem gospodarze mili, obrzęd dożynkowy w rokniku zrobili. I z polską tradycją, jak obyczaj każe, spotkali się tutaj zacni gospodarze. Radny powiatowy to jest słup morowy, do pomocy innym zawsze jest gotowy. Prosimy cię pięknie, byś nas wypromował, a dla naszej wioski Polsy nie żałował. Teraz zaśpiewamy głośno i wyniosłe, serdecznie witamy pana, panie pośle. Niech się pan uśmiecha, niech się dobrze bawi i niech pan was.